jest spotkanie tysiąclecia, no może przesadziłem tysiąclecia, stulecia, bo większość osób z tej książki to my dokładnie spenetrowaliśmy ludzi z terenu gminy Pacyna od 18 roku, a nawet wcześniej. Ostatnie 100 lat jest tak tutaj podane jak na tacy. Wszyscy i właściciele ziemscy, i duchowieństwo, i nauczyciele, i naczelnicy budowy gminy. Wszyscy są w tej książce. Wszyscy są w tej książce. Czyli chyba nie będzie nigdy takiej okazji, tak sobie pomyślałem, żebyśmy się w takim gronie osób, których rodziny działały w okresie ostatnich 100 lat, chyba się nigdy nie spotkamy. To jest jedyna okazja. To tak na początek chciałem powiedzieć. No i się bardzo cieszę, że tylu was przybyło. Zaczynałem w 2015 roku przedstawiając drzewa genealogiczne swoich rodzin. Najpierw rodziny mojej, czyli czworo dziadków i drzewa genealogiczne dziadków, a potem drzewa genealogiczne mojej żony, też czterech dziadków mojej żony. Korzystałem tutaj z materiałów źródłowych, z różnych akt. Tworzyłem, to było bardzo smutne, to stworzenie takich drzew genealogicznych to jest praca na miesiąc. To jest praca na miesiąc. A tu jest 8 drzew genealogicznych. 4 w tej książce i 4 w tej. Dotarłem do wielu ciekawych informacji. Są tutaj zdjęcia. Niektóre mają ponad 100 lat. Zdjęcia, których to myślę, że jeśli bym poczekał na to z 5 lat, to już bym połowy tych rzeczy nie znalazł, nie napisał. Ale po co ja o tym mówię? Bo zachęcam Państwa do tego, żebyście, bo tu jest wielu takich ludzi, którzy zajmują się historią. Przedstawiają Państwu. Żebyście najpierw, zanim zaczniecie pisać o historiach regionu i większych jakichś aglomeracjach, to zacznijcie od swojej rodziny. Zacznijcie od swojej rodziny. Bo później może być już za późno. Ja wiele rzeczy już żałuję, że tak dopiero w 2015 roku się za to. W 2016 roku to z panią dr Barbarą Konarską-Babiniak stworzyliśmy wspólnie Gostyniński Słownik Biograficzny. 530 haseł, z tego 27 z terenu gminy Pacyna. To poważna pozycja. I gdybym teraz się dokładał wkładu, to dołożyłbym te 150 tutaj, a wtedy byłaby taka mała ilość. To była, ale praca nad tym słownikiem gostynińskim, słownikiem biograficznym, już dała mi pretekst i jakąś zaprawę, żeby móc coś stworzyć dla gminy Pacyna. I w 2016 roku otworzyliśmy taką stronę na Facebooku Pacyna Ocalić od Zapomnienia wspólnie z moim wychowankiem mieszkającym w Kanadzie, Waldemarem Kowalskim. Taka strona powstała. No i zaczęliśmy gromadzić materiały, zdjęcia, filmy. To jest teraz około, ja wiem, 3000 zdjęć w tej chwili w bazie tego wydarzenia medialnego. I teraz łatwo było, żeby rozpocząć pracę nad książką, bo to wszystko było w bazie. To wszystko można było pod ręką skorzystać. To trwało kilka lat. Oczywiście 3 lata temu zawiązaliśmy stronę, ale gromadzenie materiałów to było 5-10 lat wcześniej. Bo przecież ja tutaj, chociaż jestem z Gostynina, ale tutaj w tej szkole pracowałem. I tych materiałów przez te 40 lat pobytu to zgromadziłem wiele. I to były na początku życiorysy, to były różne wydarzenia. I wreszcie w zeszłym roku, przepraszam, półtora roku temu zacząłem od takiej książki, która tam leży sobie. To jest Stulecie Szkoły w Pacynie. To też materiały własne,
Ale tutaj najbardziej pomogły mi dwie osoby. Rodzina Kopycińskiego, przy której ulicy dzisiaj tutaj się znajdujemy, to jest nauczyciel przedwojenny z Pacyny, to jest z Warszawy. I rodzina Strynkiewiczów z Kutna, który był kierownikiem przez 16 lat tutaj w Pacynie. No, bogaty materiał zdjęciowy i opracowania. Czyli okres przedwojenny miałem już w ten sposób załatwiony. Po wojnie z Antonim Studzińskim z Sokołowa, który to był przez kilkanaście lat kierownikiem szkoły. I z doktorem Markiem Ziębą, który dał mi ten okres, przedstawił zaraz po wojnie, kiedy jego ojciec był tutaj kierownikiem szkoły, jego matka, a jego matka zawiązywała tu w 1945 roku szkołę. No i wreszcie ponad rok temu podjąłem decyzję, że piszemy historię, nie historię Pacyny. No bo tu można byłoby o wydarzeniach mówić, o jakichś pokazać jakieś zdjęcia obiektów, bo tych obiektów takich dworskich, pałacy to jest dużo na terenie gminy. Ale ludzi, sięgnąć do ludzi, bo przecież oni tworzyli tą historię. I wiecie co, tutaj najbardziej pomogła pani Barbara Jagodzińska. Oklaski, proszę pani Barbara. Pacyny, prowadzona rzetelnie przez kilkanaście lat, sięgająca rzetelnie, wymieniająca wszystkie nazwiska z lat powojennych i wcześniejsze. Ja bym nie wiedział, no bo kiedy ja tu się pojawiłem w 70-tych latach, a tam wszystko było wyłożone. Może nie było życiorysów, trzeba było je stworzyć, trzeba było dotrzeć do ludzi, ale były nazwiska. Były nazwiska, z których skorzystałem. I zaczęliśmy pracę. Mieliśmy materiały trochę z Gostyńskiego słownika biograficznego, z innych źródeł, o których będzie mówiła koleżanka za chwilę. Rok temu dołączyła się moja współpracownica Katarzyna Kozłowska. Bez której ciężko byłoby pracować, no bo wiecie, w takim podeszłym wieku to już ciężko działać internetem i szukać po tych genealogiach i innych takich historiach. Bardzo się ucieszyłam, kiedy pan Andrzej zaproponował mi, współpracę przy tej książce, ponieważ historią Pacyny zajęłam się już kilka lat wcześniej, też przy tworzeniu drzewa genealogicznego swojej rodziny. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale poszukiwanie przodków wiąże się z wizytami w archiwach państwowych, w archiwach diecezjalnych. I przy okazji takich wizyt, gdzie dostałam to, co chciałam, czyli akta metrykalne, udało mi się dotrzeć do ksiąg hipotecznych majątków ziemskich tutaj z terenu Pacyny. Dzięki tym księgom hipotecznym mogłam poznać historię majątków właściwie od początku XIX wieku. Żeby uzupełnić to, co uzyskałam w archiwach państwowych, musiałam przejrzeć internet. Korzystałam z wielu stron genealogicznych, takich jak Geneteka, w których można znaleźć akta metrykalne. Korzystałam z biblioteki internetowej Polona, gdzie można znaleźć dużo informacji, oprócz tego jeszcze stare czasopisma, gazety. I potem zajęłam się opracowywaniem duchowieństwa. I tutaj z tego miejsca chciałabym podziękować księdzu Zbigniewowi za pomoc w uzyskaniu informacji o księżach. Bardzo dużo informacji zdobyłam w archiwum diecezjalnym w Płocku, gdzie po wyrażeniu przez kurię biskupią zgody, mogłam zajrzeć do teczek osobowych zmarłych księży, którzy tutaj na terenie Pacyny pracowali. Co jeszcze mogę powiedzieć? Chciałabym podziękować panu Andrzejowi za to, żeśmy razem stworzyli tę pracę, ten projekt i cieszę się, że udało nam się zakończyć. Dziękuję.